Dawno, dawno temu. Za górami, za lasami. W audiotece. Mnie osobiście Alicja w Krainie Czarów zawsze przerażała. Tnijcie jemu głowę, tnijcie im głowy. No generalnie, krwawa postać. Na śmierć! Tak naprawdę ją przeczytałam, jak dowiedziałam się o tym, że będę podkładać głos Alicji. No oczywiście znana mi była ta powieść. To jest taka książka, którą pamiętam z dzieciństwa. Może wolałam Dzieci z Bullerbyn. Czemu wleczesz się tak, rzekła do ślimaka białoryba. Postaram się nie zafałszować, bo podobno mam zaśpiewać jeszcze jakąś piosenkę. Trzepotanie nietoperza, ciekawe do czego zmierza, że... Już przyszedł taki czas, gram królową. Moją postacią jest Alicja. Tak sobie myślę, że gdybym miał komuś dedykować tego mojego kapelusznika, to nie chcąc przestraszyć moich dzieci, zadedykuję go osobie bardziej odpornej, czyli mojej żonie. Czy chcesz tańczyć, czy też nie chcesz? Czy chcesz tańczyć razem z nim? Właśnie dużo się o niej dowiedziałam, że jest bardzo sprytną dziewczynką. Jak są jakieś takie, można powiedzieć, dołujące ją momenty, albo ma chwilę załamania, to momentalnie, tak na pstryknięcie palca, udaje jej się samą siebie uspokoić. Więc to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o tę postać. I zawsze wiedziałem, że w tej Alicji w Krainie Czarów jest coś więcej. Nie tylko kolorowe, uśmiechnięte postaci, ale że tam coś jest głębszego. No i jest głębszego dużo. Radzę ci, nie uciekaj na proces tu, czekaj, nudzę się już od rana, więc uczynię to dziś. Gdybym również zobaczyła takiego królika gadającego do siebie, to bez zastanowienia bym za nim poleciała, bo ja jestem taka właśnie bardzo ciekawska, także na pewno gadający królik zwróciłby moją uwagę. No nie wiem właśnie, czy bym podążył, bo tak jak powiedziałem, ten świat bajkowy Alicji zawsze mnie przerażał. Oczywiście, żebym pobiegła za białym królikiem, bo chciałabym zobaczyć, obejrzeć coś nowego. Jak to się dzieje, co, gdzie, jak. Tak, z ciekawości bym pobiegła. Zapraszam Was na audio musical pod tytułem Przygody Alicji w Krainie Czarów. Proszę też zwrócić uwagę na postać królowej. Zachęcam, Agata Kulesza. Mateusz Damiński. Zapraszam, Zuzia Jabłońska. Myślę, że to będzie bardzo piękna podróż.